Cześć, witam na moim kanale i zapraszam na kolejne spotkanie z OMC2, symulatora autobusów. I nie tylko jak się okazuje, ale dzisiaj akurat się skupimy akurat nad autobusami. Mapa Hamburg Modern, Hafen City Hamburg Modern, jeżeli chodzi o pojazd Mercedes-Benz Citaro 2. 18-metrowy, 4-drzwiowy, 3-osiowy, przegubowy autobus Mercedes Citaro 2, właśnie w malowaniu oczywiście Hamburga Hochbahn z reklamą na pupci, coś tam było z zachętą do pracy, czy kurna coś. Jo. W środku się prezentuje w taki sposób. Na zewnątrz już wiecie, jak wygląda, w środku tak. Generalnie królują odcienie szarości. Fuj, też żółte, obleśne poręcze nie pasują mi kompletnie do tego wnętrza, ale czerwone tapicerki jak najbardziej. Gdyby te poręcze były czerwone lub szare, to tak, ale żółte, fuj. Bleh. Zaraz się, idę do swojej kabiny, bo zaraz puszczę pawia. No a kabina wygląda w taki sposób, autobus wszystkim dobrze znany, no bo przecież jechaliśmy już nim nie raz i nie dwa. Może w wersji przegubowej trochę rzadziej, ale też jechaliśmy. Akurat nie wiem czemu, ale postawili mnie tutaj na zajezdni, na miejscu dla doładowania się autobusów elektrycznych, ale jak se mnie tutaj postawili, no to se tutaj jestem i będziemy jechać. Zresztą tamto Volvo hybrydowe obok nas co jest. Też postawili, co widać nawet w lusterku, też go postawili, kurna, w takim miejscu. Jo. Także, no nie wiem, co autor miał na myśli, no ale okej. Dzisiaj będzie ponownie linia 6. Kurde, odbija mi się, bo jadłem sobie, ale to już jakiś czas temu, więc nie powinno mi się odbijać. Dzisiaj mamy linia 6 ponownie, tylko w wariantach pozostałych, które nam zostały. Został nam wariant U, Borgwerk, Altstadt, Brand, Schweite, czy Kuźwa, jakoś tak. To jest pierwszy wariant, który mamy zrobić. Drugi wariant to jest U, Borgwerk, Spreichterstadt, Auf dem Sand. Schande, czy kuźwa jakoś tak. I trzeci wariant U, Borgwerk, Rathausmarkt. Bo do Ufeldstrasse już byliśmy, więc zostały nam te trzy warianty i został nam jeszcze wariant linii 111, kiedy to w niedzielę jest ten targ rybny, czy kuźwa jakoś tak. Więc no ten targ rybny też będzie trzeba sobie kiedyś ogarnąć. Tak czy inaczej, my teraz jesteśmy na zajezdni i będziemy sobie jechać do Uborgwek. Więc myślę, że możemy palić sprzęta. Godzina w grze to jest 6 rano, więc jedziemy na taką poranną brygadę. Zablokujemy sobie połówkę. Tylko z tym, że nie tą. Nie. Dobra, jest git. Nie będziemy i tak, znaczy nie będziemy tutaj pasażerów i tak wpuszczać pierwszymi drzwiami, więc no, nie ma problemu. Autobus, znaczy silniczek nam się grzeje, my sobie otworzymy szyberdachy. Jak na razie póki co. No, dobra. No na razie nie będziemy odpalać klimy. 15 stopni mają na zewnątrz, więc póki co jak na razie nie. Chyba, że ewentualnie jak dojedziemy do przystanku startowego, to im klimę odpalimy. Czekajcie, czy ja mam kamery dobrze tutaj ułożone? Dobrze, czyli w taki sposób, jaki ja bym chciał? Chyba jo. Tu sobie otworzymy tylko
to okno. No tak, może nie całe, ale tak trochę. Wbijamy wsteczny. I uwaga, cofamy do tyłu. No dobra, zobaczymy ile nam zejdzie z tym wyjazdem na linię i zobaczymy ile nam zejdzie z tym pierwszym wariantem, który będziemy jechać. No i wtedy podejmiemy decyzję, czy jeszcze coś będziemy jechać, czy nie. Tak czy inaczej, dzisiaj sobie jedziemy linią 6, Mercedesem Citaro 2 na linii 6. I będziemy się wyczłapywać z zajezdni. Zajezdnia zrobiona dość fajnie. Nie mam zielonego pojęcia, czy jest to w jakiś sposób realne, czy nie. Podejrzewam, że może być, ale no ja nie wiem, ja nie wiem. Ja nie byłem nigdy w Hamburgu na zajezdni, nie widziałem też jej nawet na zdjęciach nigdzie, więc ciężko mi się do tego odnieść. Dobra, wypuszczą nas git. Mamy wolne, więc jedziemy. Okej. No, trochę dłuższa przerwa od OMSI 2, ale miałem tutaj z OMSI pewne problemy. Potem się okazało, że w zasadzie to wystarczyło tylko trochę pozmieniać ustawienia graficzne. I nagle tych problemów już nie było. A różnicy w grafice, nie, jak nie widziałem, tak nie widzę. Co się tam odwala? No jedź. Dobra, nie wiem co on odwala. Nie jedzie, to ja jadę. Ty może on się zepsuł. No nie, mruga w lewo. Nie wiem o co mu chodzi. I dzisiaj będzie pewna drobna zmiana. Bo do tej pory, od jakiegoś czasu, czyli od jakoś zeszłego roku, zatrzymywaliśmy się na przystankach i otwieraliśmy wszystkie drzwi. Od dziś będę sobie raczej to wycofywał i wracamy do tego, co było przed COVID-em, przed pandemią, czyli po prostu wciskania przycisków. Czy w zasadzie tydzień temu, czy jak to oglądacie, to już będzie prawie dwa tygodnie temu, napisałem do ZTP Kraków, żeby przywrócili, żeby zostały przywrócone ciepłe guziki oraz przystanki na żądanie. Jak dla mnie to było od samego początku totalne nieporozumienie, że przycisków nie można było wciskać, a można było dotykać poręczy biletomatów i innych części w autobusie, które dotyka się o wiele częściej. Oho. W związku z czym napisałem, przychylili się do prośby i
od 24 maja w Krakowie wróciły przystanki na żądanie i ciepłe przyciski, tak zwane. Dodatkowo też nadchodzą, znaczy dni są coraz cieplejsze, coraz częściej chodzi klimatyzacja. No a niestety klimatyzacja nie będzie chodzić wydajnie, jak będziemy na wszystkich przystankach otwierać wszystkie drzwi. Nie ma opcji. Nie ma opcji, zapomnijcie. Mam nadzieję, że to był jednorazowy wybryk, to co OMSI tutaj mi teraz zrobiło, bo mówię wam, ja grałem tyle czasu sobie tutaj w OMSI, wszystko mi śmigało jak ta lala. Zacząłem nagrywać, już się zaczęło coś dziać. Gop w lewo, ale my jedziemy prosto, bo my na BOF. I my już chyba dojeżdżamy tak w zasadzie. No, dwa przystanki nam zostały. Czy jakoś tak, chyba, z tego co kojarzę. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że zostały nam jakieś 2-3 przystanki do dojechania. Tutaj są w ogóle dwie zajezdnie, z tego co już też zdążyłem wyhaczyć. Natomiast my jechaliśmy dzisiaj z tego tak zwanego entry pointu Depot M. Znaczy chyba dwie zajezdnie, przynajmniej ja to tak rozumiem, no chyba, że to są dwa entry pointy na jednej zajezdni, bo tak też być może. Ale chyba są dwie. Ładnie przegub idzie za całym autobusem. Terminus. No, my sobie podjedziemy tutaj na pauzę 4 na razie. Na chwilę. Dobra, i bierzemy sobie rozkład. Addon to dobra. I bierzemy sobie. I bierzemy sobie Feldstrasse, to już było. Feldstrasse było. Mamy do Aufdame Sande. No i właśnie to sobie weźmiemy do Aufdame Sande. Ok. Moment. Aufdame Sande. Czekaj. Gdzie to jest? A, to jest tu, dobra. Aha, okej. Okej, więc teraz tak, zajmiemy się tutaj tym komputerem. Teraz proszę zamknąć oczy. Dobra, już można patrzeć. Tutaj zatwierdzamy i 66105. 66105. Cyk. Aha, w zasadzie to by można jeszcze przesunąć czas. My mamy odjazd 6:21. Jak oznajmia pismo, więc dajmy sobie 6:19. Myślę, że wystarczy. No i dobra, i teraz musimy sobie tutaj szczelić nawrotę. Tak, widzicie, są dwa depoty. Depot D jest prosto, a depot M było też, że trzeba zawrócić. Pytanie, czy my się tu wyrobimy? Tu jest ciężko. Ale daliśmy radę. Coś słyszę, że są inne dźwięki tego Citaro. Nie wiem, czy on miał jakąś aktualizację? Nie mam pojęcia. Ale ma inne dźwięki silnika trochę. Dobra, tu na pętli to im wszystkie otworzymy. Nie chodzi klimatyzacja, więc
to trochę inaczej. 21 mamy odjazd. No ale to na spokojnie, nie ma się co spieszyć. Jeszcze się kawy napiję, tam i tak jest czerwone. Natomiast już na pozostałych przystankach będziemy drzwi otwierać. Znaczy w sumie to pasażerowie sobie sami będą drzwi otwierać, o, może tak. Natomiast jeszcze sobie poczekamy, nie ma sensu tam podjeżdżać, może jakiś spóźnialski tu jeszcze dojdzie. A tak to bym już go wpuścić nie mógł. Dobra. Jedziemy. Prawie minutę opóźnieni, ale jak już zdążyliście zauważyć na poprzednich odcinkach, no to tutaj bardzo łatwo to opóźnienie nadgonić. Generalnie bardzo ciężko tutaj jakiekolwiek opóźnienie złapać. Patrzcie, już mam 10 sekund. Tak, ewidentnie coś są, no, są inne dźwięki tego Citaro. Także nie wiem, czy jakaś aktualizacja była, czy o co chodzi, ale ewidentnie są inne dźwięki. Ja akurat na dźwięki zwracam uwagę i mniej więcej kojarzę, jakie były. Generalnie w 90, powiedzmy, no może nie, ale 80% trasa, ta po której będziemy jechać teraz, będzie się pokrywać z tą, którą jechaliśmy do Feldstrasse. Natomiast tam w pewnym momencie dopiero się rozjeżdżamy. Jak będziemy jechać kolejny wariant, to on z kolei będzie się pokrywał w około 90%, może nawet 95%. Bo tam już tylko się będzie różnić tym, że jedna linia skręca w lewo i zawraca, druga, znaczy jeden wariant skręca wcześniej w lewo, drugi jedzie dwa przystanki dalej prosto i tam kończy, a trzeci na przykład skręca w prawo, czy jakoś tak. Więc to są tylko takie drobne już różnice. Niemniej jednak są. No i oni to traktują jako warianty tras. Dobra, teraz tak, musimy się tu jakoś w miarę... No to chodź se tu, kurna, jakżeś taka mądra, to chodź tu jeździ. Zaraz cię puszczę tu za kółko. No gdzie mi tu do pierwszych drzwi idziesz, gościu? Ja cię tu nie wpuszczę, zapomnij. O, drzwi mi odbiły. Dobra. Nie ogarnia, że tu jest strefa wydzielona, to jedziemy dalej. Nie mojej babci zakichany interes. Mamy do 30 tylko, więc się trzeba tak toczyć powoli. No i tak to wygląda. No, także trochę przez ten rok się działo, w sensie w transporcie publicznym. Wycofano korzystanie z ciepłych guzików, przez pewien okres nie chodziła klimatyzacja. Działo się, krótko mówiąc, działo się. Dobra, niech oni sobie przejadą, bo ja wątpię, że się z nimi złożę. No ale powoli wraca to do normy, powiedzmy. Na tyle, na ile to możliwe. Dobra, tu się można tak fajnie. To jest fajny wjazd w przystanek. Muszę się bardzo wysunąć nad chodnik. I teraz sobie tu podjechać na spokojnie do końca. Prawie minutę mamy tu postoju. Siemano. Dobra, ja im myślę odpalę klimę.
Zawsze mnie w Citaro 2 te dźwięki, w Citaro 2 w ogóle w Mercedesach, autobusach Mercedesa, bo takie dźwięki przy szyberdachach, przy zamykaniu, otwieraniu szyberdachów są w Mercedesach Citaro 2, Citaro 1, Conecto, Conecto 2 i tak dalej, i tak dalej. Generalnie we wszystkich Mercedesach. Zawsze mnie to zastanawiało, bo nie wiem, w Solarisie na przykład czwartej generacji wygląda to, szyberdach otwiera się po prostu. Ty, gdzie tam ktoś pedałuje? Dobra, nigdzie tu. Już się bałem, żebym go nie rozjechał. W Solarisach czwartej generacji otwarcie szyberdachu następuje bardzo szybko. No i generalnie działa to tylko na zasadzie, że się wysuwa tam jakiś, nie wiem jak to nazwać. Brakuje mi słowa, kuźwa. Wysuwa się. Nie wiem jak to inaczej słowa ubrać, więc powiem tak. Taka podpórka się wysuwa, która podnosi szyberdachy i się ona blokuje. I to jest cała filozofia otwarcia szyberdachu w Solarisie czwartej generacji. A tu w Mercedesach jakieś takie dziwne dźwięki. Jakby ten autobus miał się zaraz rozwalić. Generalnie zawsze jak kierowca otwiera czy też zamyka szyberdachy tutaj w Mercedesach, mina pasażerów zawsze jest bezcenna. Zarąbiste zatokarz z tych płyt betonowych, to musi być jakaś taka stosunkowo nowa. Ty, co oni nie wsiadają? Nie wsiadają. Nie wiem, o co im chodzi. Jakby mieli wsiadać, ale nie wsiadali, więc nie mam zielonego pojęcia, o co im chodzi. Ale zastanawiać się nie będę. Jakoś specjalnie nad tym. No, tak czy inaczej. Gdzie on? Aha, dobra, bo on w lewo jedzie i przepuszcza tą pieszą. Okej. No gdzie idziesz? Ja specjalnie się wysuwam, a ten będzie mi do pierwszych drzwi szedł. Co za gość. No, także... Całe szczęście, bo tutaj, jeżeli chodzi o te przystanki na żądanie, zwłaszcza chodziło o linie aglomeracyjne, gdzie na tych liniach większość, zdecydowana większość przystanków, to są właśnie przystanki na żądanie. Rozkład jazdy nie jest dostosowany pod... zatrzymywanie się na każdym przystanku na żądanie. A poza tym to też chyba nie chodzi o to, żeby sztucznie wydłużać czas przejazdu autobusów, tylko żeby go maksymalnie skracać. Czas przejazdu autobusem i tak jest już dłuższy niż powiedzmy transportem indywidualnym. No ale transportem indywidualnym w sensie chodzi mi o samochody osobowe. No ale po tym jak trzeba było się zatrzymywać w zasadzie na każdym przystanku i na żądanie traktować jak przystanek stały, no to ten czas się znowuż po raz kolejny, czas przejazdu się wydłużał jeszcze o ileś tam ładnych minut, no w zależności od długości trasy tak naprawdę. Ale na szczęście póki co to jest przeszłość.
Wydaje mi się, że po pewnym czasie oni znowu do tego wrócą, niestety. No ale przynajmniej tymczasowo. Przynajmniej tymczasowo nie. Nie ma tego. Ale tam ktoś chodzi po autobusie. Te zarąbiste zatoki, takie podobne do tych w Lublinie, nie? Że wjazd jest taki łagodny, długi, a wyjazd już jest ostrzejszy. Podobne na tych na projekcie Lublin. Czy też te na projekcie Lublin są podobne do tych? Widzę, że w Niemczech nie nauczyli tego, że autobus wyjeżdżający z zatoki, włączający się generalnie do ruchu i zmieniający pas, ma pierwszeństwo. Chociaż to taki trochę martwy przepis. Mało kto go stosuje. A nawet jak go stosuje, to raczej nie dlatego, że wie, że taki przepis jest, tylko po prostu przepuszcza autobus. Tak podejrzewam. No ale cóż. Właśnie. Tak sobie teraz przypomniałem, jak wziąłem telefon do ręki. I muszę sobie odpalić maila, żeby wam o czymś powiedzieć. Ale coś jeszcze miałem powiedzieć. Bo o tym to ja może powiem, jak dojedziemy do końcówki. Żeby to sobie na spokojnie przeczytać, a nie tutaj tak teraz jakoś na szybko, na kolanie. Aha, dobra, tu jest ten taki fajny przystanek. Dobra, widzę, że tu będziemy mieć dłuższy postój na tym przystanku. O, tam był krawężnik, ale tu bardzo ciężko podjechać tak, żeby być przy krawężniku. No i patrz, ta niunia mi tu idzie. Ty, patrzcie, udało mi się. Pierwszy raz chyba. Ty, patrz, gdzie ona idzie? Szalona. Dobra, także, bo was jako widzów może to interesować, ze względu na to, że potem mogą być jakieś wąty do twórców, ponieważ YouTube wprowadza kilka zmian w warunkach korzystania z usług YouTube. No i generalnie takie krótkie podsumowanie tych zmian wysyła każdemu twórcy kanału na maila, znaczy twórcy kanału, nie, może nie twórcy, ale każdemu posiadaczu kanału na maila, każdy ten, kto może pisać komentarze gdzieś tam wszelkiego rodzaju, posiada kanał tak naprawdę na YouTubie. Więc takie krótkie podsumowanie tych zmian, które zajdą w życie. Zachodzą one u nas dopiero teraz, a w Stanach Zjednoczonych już te zmiany zaszły w listopadzie 2020 roku. Teoretycznie u nas te zmiany już też częściowo było widać, ale im bliżej czerwca, bo od 1 czerwca te zmiany wchodzą w życie, im bliżej tego terminu, tym robi się to takie bardziej nachalne, no po prostu widać, że te zmiany wchodzą w życie. Ograniczenia dotyczące rozpoznawania twarzy. Warunki korzystania z usługi zawierają już zapis zakazujący zabierania informacji, które pozwoliły na rozpoznanie danej osoby bez jej zgody. Choć warunki te zawsze obejmowały dane zbierane w ramach rozpoznawania twarzy, nowe warunki są teraz jeszcze bardziej precyzyjne w tym zakresie. No a to może taka jakaś zmiana, która w sumie nie wiem, o co tu chodzi, więc się nie będę nad tym rozkładał. Niespecjalnie mnie to interesuje ani dotyczy, ale to będzie nas interesować. Prawo YouTube do zarabiania. YouTube ma prawo do generowania przychodów z tytułu wszystkich treści na platformie,
a reklamy mogą pojawiać się w filmach z kanałów, które nie biorą udziału w programie partnerskim YouTube. Krótko mówiąc, reklamy będą się pojawiać. Mogą się pojawiać już teraz, znaczy od 1 czerwca. Mogą się pojawiać we wszystkich filmach na YouTubie. YouTube ma prawo do zarabiania na tych filmach. Natomiast twórcy, którzy nie biorą udziału w programie partnerskim YouTube, który pozwala na zarabianie z reklam, na generowanie przychodów z reklam, no nie dostaną z tego tytułu ani grosza. A nawet ci twórcy, którzy są w tym programie partnerskim, i tak dostaną prowizję tylko z tych reklam, które oni sami wstawili w film. A te reklamy, które YouTube dodatkowo wsadził, no to z tytułu tych reklam przychody będzie sobie generował sam YouTube. Reklamy w filmach, które widzieliście u mnie na kanale, były to albo reklamy spowodowane złamaniem prawa autorskiego, chcący czy też niechcący, albo tym, że YouTube po prostu te reklamy wstawił i oglądaliście. Ja nie wstawiam filmów, Boże, nie wstawiam filmów do reklam, miałem powiedzieć. Na odwrót, nie wstawiam reklam do filmów. Też te reklamy, z tego co zauważyłem ostatnio, jak sobie podglądałem twórców na YouTubie, te reklamy robią się takie... Wiecie, zazwyczaj większość reklam była na zasadzie takich, że powiedzmy trwały one 30 sekund albo i dłużej, ale po 5 sekundach można było je pominąć. Tych reklam, które można pominąć w tym momencie, jest niewiele. Nie mówię, że mi się one nie zdarzają, ale jest ich niewiele, a teraz się wycwanili i raczej puszczają reklamę, która trwa powiedzmy do 10 sekund i nie da się jej pominąć. Jeszcze tutaj tantiemy i pobieranie podatku u źródła. Przychody twórców, którzy mogą zarabiać, będą traktowane jako tantiemy w świetle prawa podatkowego Stanów Zjednoczonych, a Google będzie od nich pobierać podatki u źródła zgodnie z przepisami prawa. No to już może tam jako was widzów trochę mniej interesować, no ale skupimy się tutaj głównie na tym drugim punkcie, czyli właśnie na tych reklamach. Ja o tym mówię, ponieważ nie każdy z was może zaglądnął na maila. O, widzę, że YouTube'owi generalnie dość dobrze idzie rozsyłanie tych maili. Ja dostałem już na trzy maile chyba, które tam mam. I na wszystkich dostałem. W różnym czasie. Ale jednak dostałem, więc idzie im to nawet dobrze. Także nie każdy z was może zaglądać na maila, nie każdy z was może to rozumieć. Generalnie chodzi mi o to, żeby was uświadomić, że jeżeli będziecie mieć co chwilę jakieś reklamy w jakimś filmie, bo też zauważyłem, że tak się dzieje, kurna, oglądam sobie jakiś film i tu co chwilę reklama, bo oglądam na przykład 30-minutowy film i reklama za reklamą. Co 5 minut powiedzmy, także taka ilość reklam może nie być wcale spowodowana tym, że twórca sobie tam nawalił tych reklam kuźwa ile wlezie, żeby tylko na tym zarobić. Tylko dodatkowo YouTube powstawiał te reklamy, a nawet jak jakiś twórca właśnie nie wstawia reklam do filmów. Next stop, Hauptbahnhof.
To YouTube i tak te reklamy powstawia w filmy. Dobra, ja się tutaj tak jakoś w miarę chyba mi się udało. Tu powinni przejechać. No kurde, ty, perfecto mundo. Przejedzie, czy będzie tam coś świrował pawiana? Nie, przejechał. To git. Ja w sumie tam na prawy pas od razu zjadę sobie. Także tak to wygląda. A nie inaczej. No i oczywiście ta sprawa dotyczy każdego kanału na YouTubie. Nieważne, czy to jest jakiś mały kanał, duży kanał, czy... chociaż nie lubię tych określeń, no ale powiedzmy. Czy ma długie filmy, czy ma krótkie filmy, to nie ma znaczenia. Po prostu reklamy będą wstawiane we wszystkie filmy. Ja mówię, no, możecie nawet nie odczuć jakiejś wielkiej różnicy ze względu na to, że już od jakiegoś czasu te reklamy w zasadzie są tak wstawiane w filmy. No mniej więcej w sumie od tego czasu, którego oni tam napisali, czyli listopad czy październik 2020, kiedy to oni wprowadzili w Stanach Zjednoczonych. I mniej więcej od tego czasu u nas też tak się zaczęło dziać. Natomiast z tego co ja już widzę, to jest to coraz bardziej natarczywe. Ale nic na to nie poradzimy. Adbloki teraz już też niekoniecznie są jakimkolwiek rozwiązaniem. Ze względu na to, że spora część tych reklam... albo reklamodawców albo ma umowę z po prostu adblockiem, żeby ich reklam nie blokować, albo wygląda to na takiej zasadzie, że w czasie tej reklamy mamy ciemny ekran, a ta reklama się tam udaje, że wyświetla, nie? No to jak ja mamy ciemny ekran przez powiedzmy tam czas wyświetlania tej reklamy, to już wolę tę reklamę widzieć, więc ciężko tutaj jest jakiekolwiek alternatywne rozwiązanie. Tak naprawdę jedynym alternatywnym rozwiązaniem, jeżeli kogoś naprawdę będą wnerwiać te reklamy, będzie zakupienie YouTube Premium i do tego to wszystkiego dąży, tak mi się wydaje, do zachęcenia nas, zachęcenia, takiego trochę przymusowego zachęcenia do korzystania z właśnie YouTube Premium. Nie pamiętam, ile oni tam sobie śpiewają za niego za miesiąc. No bo właśnie w YouTube Premium nie będą wam się wyświetlać żadne reklamy. No. Jeszcze tu trochę postoimy. Trochę się stęskniłem za OMSI na kanale. No ale OMSI i tak będzie rzadziej niż było, bo zazwyczaj bywało raz w tygodniu. A teraz będzie się tak raczej raz na dwa tygodnie. Może rzadziej nawet. Ze względu na to, że teraz jeszcze... Wprowadziłem maszynę na kanał. Maszyna... Kuźwa, oni dadzą mi się wygadać! Maszyna jest podobnie wymagająca jak OMSI 2. Więc... no te, a maszyna też jest w soboty, jeżeli się pojawia. Tak samo jeszcze jest Fernbus, jeszcze jest Tramsim. Więc trochę tych gier jest.
I trzeba to jakoś wszystko pogodzić. Ile my tu stoimy? Minutę znowu? Nie. No i git. Wszystkie drzwi mi pootwierali, skubani. Czekajcie, bo ja zapomniałem, gdzie my jedziemy. Auf dem Sande, czyli my tu w lewo. No właśnie, na... Cicho! Na Feldstrasse jechaliśmy tam prosto. Natomiast wszystkie pozostałe warianty skręcają tu, z tego co pamiętam. Natomiast potem się jeszcze tam dalej rozjeżdżają. Co my tu minutę będziemy stać? Co ich posrało? Kto te rozkłady tu pisał? Jaką mamy temperature w autobusie? Interior 16 stopni. Aha, dobra. No właśnie ciekawiło mnie. O, tu się wyświetla ikonka odblokowania ciepłego guzika. No, tutaj też widziałem, że to jest ikonka drugich drzwi. Czyli tu by była trzecich, a tu jest czwartych. No i właśnie mnie zastanawiało, jak oni to rozwiązali. Łopanie, ale to ma przebieg. 234 628. No nie, to w sumie jeszcze jak na autobus nie taki duży, nie? Jeszcze pojeździ trochę, chyba. Pytanie, czy my przejedziemy na tej zmianie świateł? Nie. Nie przejedziemy. Nie będę przed czasem odjeżdżał. No, a nie zdążylibyśmy. Ale na następnej zmianie już sobie polecimy. Z tym, że tutaj tak jakoś dziwnie jest to zrobione, bo zobaczcie, ten przystanek jest tutaj taki... No, może ciężko się stąd potem tu wbić. Szkoda, że nikt nie pomyślał o tym, żeby autobusy mogły stąd pojechać tam prosto. O, ktoś pedałuje. Gdzie on jest? A jedzie, patrz, zapierdziela. Dobra, palimy gumę stąd. Zielone miałem. Wymień świadkiem. No i właśnie, widzicie, BRT będzie wariant skręcał tam gdzieś w lewo za chwilę. A pozostałe warianty jadą jeszcze dalej prosto. Ile mamy w ogóle ludzi na pokładzie? No, nie za wiele. Nie za wiele. No, przystanek mamy już tam za skrzyżowaniem. Mogę sobie na razie i póki co chyba tą roletkę trochę podnieść. Trochę mnie drzaźni, jak ją tak widzę. Ale też trochę by mi zasłaniała, jakbym gdzieś podjechał pod jakiś sygnalizator trochę bliżej. Patrz, co za gość. Nie wiem, czemu on tu szedł, kuźwa, do tych pierwszych drzwi. Przecież miał drugie. W zasadzie zatrzymałem się prawie drugimi drzwiami na jego wysokości, a on idzie do pierwszych. Stop, stop, stop.
Tu jest chyba taki mostek z kocich pów. Ja w sumie na tym moście bym sobie zrobił zdjęcie do miniaturki. Ja już sobie tutaj ułożę tą kamerę tak, jakbym ją chciał. O, tam jest jeszcze jakiś church. No i na tym moście sobie zrobimy zdjęcie. Tylko kuźwa, muszą oni mi tu teraz jechać? Jak na złość. W ogóle piękne tu są zabudowania. Jesteśmy na jakiejś, tak mi się wydaje, jakby w starym mieście, na starówce. Czy kurna coś. Dobra. I te cudowne kocie łby na tej mapie. To jest po prostu coś niesamowitego. I właśnie, widzicie, teraz my się tu zaś rozjeżdżamy. Tam to jedzie tam. A nie. Tu jest chyba ATH, to jeszcze chyba. Chyba to jest jeszcze. Chyba jeszcze się nie rozjeżdżamy. W każdym razie coś tam jedzie w lewo. A my śmigamy w prawo. O właśnie, ATH tam śmiga prosto, a my tu skręcamy w prawo też. No i tak to wygląda mniej więcej. No, jedź, jedź. Nikt nie idzie, nikt nie idzie. I tu jest bardzo ciężko podjechać do tego przystanku. Tak, żeby być przy krawężniku. Ale może mi się uda tym razem. No tylko z tym, że chodziło, żeby być przy krawężniku, a nie na krawężniku. No tak średnio najeżdża, no bo... Albo jedno, albo drugie. Znaczy, no jak się zbliżamy przodem do krawężnika, to tył się odsuwa, a jak się zbliżamy tyłem do krawężnika, to znowu przód jest daleko. Tak źle, tak niedobrze. Nie, no nie jest tak źle, oni mi tu stękają. Cicho tam. Nie moja wina, że asfaltu tu... Cicho do jasnej cholery! No nie przesadzajcie. Mamy rozgrzeszenie, generalnie jesteśmy wszędzie na czas. No oprócz tutaj pauzę plac, bo jechaliśmy trochę za wcześnie, no ale pauzę plac to mam w dupie, szczerze. Auf dem Sand. Nie wiem co z tymi drzwiami, chyba ktoś sobie pasnął ten guzik inwalidy. Czekaj, czekaj, bo my teraz jesteśmy 7.11, mamy odjazd. Asabow 7.11. Zadamy sobie 7.10. Nie ma tutaj co stać.
tu jest terminus plus start, czyli końcowo-początkowy. Chociaż tam potem i tak drugi raz mamy Auf den Sande. O właśnie. Zaraz po skręcie w lewo. No ale tu jest terminus plus start, więc... Więc wiecie. Dobra, i czekamy do odjazdu. Oj, ty patrzcie, Volvo hybrydowe przyjechało. A właśnie, tam mamy ten drugi przystanek. Halo. Ja, halu, halu. Bite śmietane, te sprawy. A, długo nie czekaliśmy, na szczęście. Chociaż niby mamy już minutę w plecy, no ale na tej mapie to wiecie, to nawet jest wskazane mieć jakieś opóźnienie. Ty no patrz, drzwi się normalnie. Coś ta fotokomórka tam. Różnie działa. Nie wiem, czemu ona tak często zamyka te drzwi w zasadzie od razu po otwarciu. Ale dobra, spok. Mi to tam wiecie, rybka. Czemu ta jakaś niunia tak zejdzie normalnie, jakby nigdy nic? Co? Singapurstrasse? Dobrze słyszałem? W Hamburgu jest Singapurstrasse. Czego nie jedziesz? Dziecko, zaraz wysiądziesz. Więc radzę uważać. Tak, Singapurstrasse, dobrze słyszałem. No patrzcie, te drzwi normalnie są jakieś... Chyba będzie trzeba na warsztat zjechać po służbie. Coś tak mi się wydaje. Ty, my w lewo. Ja bym se prosto pojechał. Ja pierdzielę. Nächste Haltestelle. Ty, a on gdzie jedzie? Mógłbym przysiąc, że tu było... Że tu był sygnalizator kierunkowy. Ale chyba ktoś zajumał. Cicho! Zakamuflowana łowco niemiecko.
Czekaj, czekaj, oni chyba nie szli tam do mnie na ten most. Ty, oni szli do mnie. Ja pierdzielę, naprawdę tam na most? Posrało ich do reszty? Tak, no ewidentnie oni do mnie szli. Nie, no z tymi drzwiami jest ewidentnie coś nie tak. Zaraz ja tu zwariuję. Z nimi. No dobra. Jakoś tak mam wrażenie, że w tą stronę ten rozchód jest bardziej trochę napięty. Nie, żeby mi to jakoś przeszkadzało. Ale mam wrażenie, że w drugą stronę było luźniej. Ale może to tylko takie wrażenie. Patrzcie, jak tam pedałuje gościu. Okej, tam sobie będzie zapieprzał razem ze mną. No dobra, okej. Uźwa, wycyrkulowałem to, jakby sekundniki były normalnie. Chyba ten pan. Mnie dogoni. Albo i nie. Ale coś mu słabo idzie. Chyba kondycha siadła po zimie. Nie wiem, czy ja mam jechać tym Buzz Lane'em. Czy nie, ale chyba tak. Jo. To git. A teraz się kurna nie chcą zamykać. Co za drzwi? O, shit. A mnie ładnie poszedłem po tym krawężniku. Trudno się mówi i żyje się dalej. Tu mamy do Kobito, tu jest ograniczenie 25 km na godzinę. Jak ja mam taką prędkość takim autobusem utrzymać? Jak on sam chce jechać? Nie gęgaj tam, tylko kuźwa, siedź cicho. Ciesz się, że w ogóle jedziemy. Jeszcze. Nie, te drzwi są naprawdę jakieś upośledzone. Widzieliście? 25 na godzinę, 25 na godzinę. Jak prowadzę tak tragicznie, że pasażerowie chcą wysiąść? No to patrz, patrz co tu stoi. Ja mam tu jechać 25 na godzinę. Widziałeś co tam stało? Będziesz płacić mandat? No. Kurde, ty faktycznie jaka pielgrzymka do drzwi?
O kurde, wszystkie drzwi mi otworzyli. Chyba się serio wkurzyli. Nie chcą jechać, to nie no, bez łaski. Jak dla mnie to mogą nawet z buta zapieprzać. Pójdziemy sobie zobaczyć, czy coś tu będzie jechać za nami zaraz. Aha, to my za minutę, za 4 minuty będzie trójka, czwórka za 5 i 109 za 7. Pyc. O kuźwa! Tyle nim jeżdżę, a dopiero teraz zauważyłem, że tu jest kierunkowskaz. Serio, nie wiedziałem. O skubani, patrzcie. Już by była kolizja. Albo i wypadek. No i co? No ich nie wyprzedzę teraz, kurna. Ale dobra, oni tam zjeżdżają. Cicho! Chociaż nie wiem, czy my tam w lewo nie jedziemy. No właśnie. Oczywiście. Buspas mnie zmylił. Dobra. Jeżeli oni twierdzą, że tak źle im tutaj jest, to wyłączymy im klimę. A otworzymy szyberdachy. I zobaczymy, ile będzie temperatura wewnątrz. Znaczy, ile będzie, jaka będzie temperatura wewnątrz. Ciekawe, czy uda mi się z tej perspektywy skręcić. No, prawie. O, fuck. Za wcześnie. Ty, no nie gadaj, że oni wszyscy do mnie. No, wygląda na to, że chyba jo. Dobra. Bo one mi się tu będą cały czas otwierać, zamykać, zablokujemy je. O, widzicie, już mamy interior 17, proszę bardzo. Dobrze, spoko. Chcecie termę wiedeńską, będziecie mieć. Znaczy w sumie to termę hamburską. A ci to tu chyba nie powinni parkować, tak coś mi się wydaje.
No ale cóż. Czekamy, czekamy, jak zwykle czekamy. Dajcie mi to zielone. No please. Kuźwa mać. No, thank you. Kurde, cóż tu taka pielgrzymka, co oni do Częstochowy, na jasną górę jadą, czy co? No, przyciśnijcie tam trochę tego homoseksualistę najbardziej z prawej. Możesz się zamknąć, dziecko? Dzięki. Bierz do ręki. Jest ciekawe, ten przystanek tak na środku skrzyżowania. Teraz wam dałem czas i dam jeszcze na posłuchanie dźwięków silnika. Proszę bardzo, temperatura sukcesywnie rośnie. Niech mają jednak tą klimę. Powiedzmy, że na razie sobie zasłużyli. Ale jak nie wkurzą, to im ją wyłączę. No, jedź, matka, jak on się zbiera. Pedał w podłogę, a on stoi jak widły w gnoju. Bardzo lubię te autobusy. A w sumie to, że na chwilę tam im otworzyłem szyperdachy i klimę, to w sumie nie był taki duży błąd. Solarisy, zwłaszcza trzecia generacja, czasem ma tak, że... Znaczy, nie wiem, czy to jest do ustawienia przez kierowcę, czy to się tak jakoś samoczynnie dzieje, ale czasami widzę coś takiego, że po prostu klima chodzi, 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 jak tam, wiadomo, osiągnie temperaturę, którą osiągnąć miała i się wyłącza na razie, to otwierają się szyberdachy. Potem, jak temperatura się podniesie do takiej temperatury, przy której klimatyzator ma się włączyć, no to klimatyzacja się włącza, a szyberdachy się zamykają. Czasami takie coś obserwuję i nie wiem, czy to jest
czy to się tak samo czynnie dzieje w niektórych pojazdach, czy to kierowca ustawia. Wydaje mi się, że to ustawia kierowca, ze względu na to, że jeżeli by się to działo samoczynnie, znaczy inaczej, w sposób automatyczny, bo to się tak czy inaczej dzieje samoczynnie, ale jeżeli tak jest zaprogramowany, że tak się ma dziać, no to by się tak działo w każdym pojeździe, a niekoniecznie się tak dzieje. Czy my tam w lewo? Chyba jo. No i tu chyba sobie trochę postoimy, albo i nie. Jednak nie. Myślałem, że najpierw oni będą mieć zielone, a potem my. A jednak... tu jednak my. Wszyscy zdążyli, bo nie widzę ciśniętego guziczka. No jedziesz, 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 dawaj, dawaj, dawaj. Tylko tu się nie ma co spieszyć w sumie. O ile tam z początku ten rozkład faktycznie był trochę rozciągnięty, to tutaj znowu, choćbyście jechali kuźwa 10 na godzinę, to i tak zajedziecie za wcześnie na przystanek i tak. Jak tam temperatura spadła im coś? Ty, dalej rośnie, ale beka. No to teraz to już im nic nie poradzę. Bo klima włączona. No i jedzie. Przepuszczę go. Ty patrz, następny tu pedałuje. Będzie trzeba na niego uważać. Chociaż prawdopodobnie on tu nie zdąży jeszcze zapedałować. Ale mimo wszystko będzie trzeba uważać na niego. A jakby jednak zdążył. No weźcie sobie jaj, nie róbcie. Panie, do drugich drzwi. Do drugich drzwi. Nie, to nie, bez łaski. Dobra, to ich wpuszczę jeszcze. Patrzcie, jak on się zarębiście tutaj, o, podparł nogą.
No stój! Ja pierdzielę, co za menda niemiecka. Jeszcze bym zrozumiał, jakby to makaroniarz albo żabojad był, ale kuźwa, Niemiec! Gdzie ich niemiecki porządek? Masakra w trampkach. Następny pedał, znaczy no, wiecie o co chodzi. Dobra, łyk kawy, bo to się na trzeźwo nie da tak. Kuźwa, pacnąłem sobie kierunkowskaz. Przypadkowo. Gdzie? My prosto. Co za mongoł? Stanie se na środku, kuźwa mać, jak widły w gnoju i stoi. Ten tą 25 jakby trochę, no właśnie, mocniej ten pedał nacisnął, to też bym się nie pogniewał. Jedź! Przecież nie widzisz, że obsługuje przystanek. Och, dziecko. Wsiadaj, bo aż mi cię szkoda. Ty no. Taksiarz cholerny. Że jakaż trasę? Nie mam zielonego pojęcia, ale też nie wiem czemu on jedzie tak kuźwa wolno. Nie ma nic przed nim. Ty no, może wstecznie zaraz wrzucisz? Masakra. No i patrz, teraz nagle przyspieszył. No i nie wkurzyłbyś się? Chociaż teoretycznie chyba mogę jechać, bo to A się świeci. No ale co z tego, i tak jestem przed czasem 30 sekund. No spadaj mi stąd. No nie wstydź się, naciśnij ten pedał, naciśnij, nie wstydź się, nie bój się, dawaj. Kto wsiądzie, to wsiądzie i trudno. Nic by mi to nie dało, żebym sobie tu podjeżdżał, bo oni by mi podeszli do pierwszych drzwi. Więc teraz im otworzę jeszcze raz. Kuźwa, więcej ich matka nie miała.
Ale dobrze, dobrze. Znalazł się jakiś czynnik nas trochę opóźniający. Dobra, teraz trzeba się z tym rowerzystą to jakoś dogadać. Ale on tam jest jeszcze daleko, więc gitara. Ty, gdzie ten autobus znikł? No był chłopi, nie ma. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. No wziął se i znikł. Kuźwa, co ich tyle wysiada? Co oni tak mają jakieś... Ty, patrz, pół autobusu mi tu wyszło. No dobra. No to widzę, że zejdzie nam tutaj około 90 minut będzie odcinek, bo już będziemy dojeżdżać powoli. I tutaj skończymy na tym wariancie. Chociaż powiem wam, kuźwa, mam niesamowitą ochotę na Metropolię Rury. I nie wiem, czy następnym razem nie spotkamy się na Metropolii Rury, a potem będziemy tutaj dokańczać jeszcze. Znaczy następnym razem, w sensie następnym razem, jak będzie czas na Hamburg, to prawdopodobnie spotkamy się na Metropolii Wodociągów. Natomiast potem sobie tutaj jeszcze na ten Hamburg wrócimy i będziemy dalej śmigać. O, shit. Ja tu trochę podciągnę. Jakby tu jakiś kolega za mną podjechał. My tu jednak trochę postoimy. Czy tego chcemy, czy nie? Ale tu został nam jeszcze jeden przystanek i następny to już będzie końcowy. Także luzik. O kurde, ty patrzcie, wpuszcza mnie. Skubany. Trochę ich przykarkował. A nie, to już jest końcowy. No tak, tak, zapomniałem, że oni tu jeszcze... Dasz mi coś powiedzieć? Dziękuję. Że oni tu jeszcze pauzę place traktują jako, powiedzmy, przystanek. Znaczy zjazd na pauzę plac. To jest tak, jakbym jechał na przystanek. No ale, no kurna, co z tym zielonym? I do widzenia.
Rozgrzeszenie dopiero na pauzę placu. I czego pyszczysz? Dobra, wszyscy wysiedli. Na tym pauzę placu mogę stać? Nie, muszę na pauzę 1. No, czyli generalnie jesteśmy tu w zasadzie o czasie. Aha, no teoretycznie od razu byśmy mieli odjazd. O kurde, tu jest jakiś inny wariant. Co ty gadasz? To tu jest jeszcze wariant te... Ja pierdzielę. Ale jaja. Ja sobie muszę to obadać po odcinku. I najwyżej dojdzie nam jeszcze to. Do przejechania się tam kiedyś. W dupie mam tą Paulinę. Tak czy inaczej, na teraz to by było na razie na tyle. Nie pytajcie się mnie, co to frunęło. Jakiś śmigłowiec na pewno. Dobra, niech se leci. Tak czy inaczej, na dziś ode mnie tyle. Ja wam... Sodo! O skurwysyn, LPR przyleciał i będzie lądował tutaj. Dobra, to ja się szybko żegnam, bo nie będziecie mnie słyszeć. Dzięki za uwagę i za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki. Cześć i pa pa.